Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Turbulencja. Po odrobinę dłuższej przerwie z powodów różnych witam tych, którzy już są z kanałem od dawna, jak i tych nowo przybyłych. Dzisiaj będzie o systemie ILS. Jak wspomniałem w poprzednim materiale podsumowującym 4 miesiące działalności kanału Turbulencja. ILS, czyli Instrument Landing System, tak to się nazywa dokładnie, landing ma w nazwie, czyli jak można się domyślić, służy do sprowadzania samolotów do lądowania. I jest to na chwilę obecną jedyny w powszechnym użytku system umożliwiający właśnie precyzyjne sprowadzanie samolotów do samego punktu przyziemienia, a także dalej po pasie, kończąc dobieg samolotu. O tym za chwilkę. To jest kontynuacja tych materiałów odnośnie nawigacji. Było wcześniej o GPS-ie i IRS-ie, czyli o tym systemie nawigacji bezwładnościowej. Jak i dużo wcześniej na kanale był materiał odnośnie Autolandu. To jest tak troszeczkę niechronologicznie, ponieważ Autoland jest ściśle związany na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, z jedynym precyzyjnym systemem lądowania, precyzyjnym systemem wspomagającym lądowania, czyli z ILS-em, czyli materiał o ILS-ie powinien być odrobinę wcześniej. Także polecam, jeśli ktoś nie widział, po obejrzeniu tego materiału, obejrzeć materiał dotyczący Autolandu. Co to jest, to już wspomniałem, ale po co stworzono system ILS? No oczywiście stworzono go po to, aby przeprowadzać operacje lotnicze, czyli te lądowania, także w warunkach słabej widzialności, bo to głównie o to chodzi, ponieważ piloci przy warunkach na przykład mgły, ale niekoniecznie, bo widzialność może być ograniczona z innych powodów, jak jakieś dymy, burze piaskowe i tak dalej, nie są w stanie prowadzić, korzystając z wzroku i oceny tego, gdzie jest pas, samolot do lądowania. W związku z czym wspomagają się właśnie tym systemem ILS, który prezentuje odpowiednią informację dla pilotów i pomaga w doprowadzeniu samolotu do miejsca przyziemienia. Ale ten system ILS jest w powszechnym użytku, jeśli już jest na lotnisku zamontowany, także przy warunkach normalnej widzialności. Dlatego, że jest on bardzo prosty do śledzenia przez systemy autopilota, jest pewny w działaniu, przez wiele lat sprawdzony. Także przy normalnych operacjach lotniczych, także w normalnej widzialności absolutnie nieograniczonej, gdzie lotnisko można zobaczyć z odległości, nie wiem, 50 km, również w większości przypadków, jeśli lotnisko jest w taki system wyposażone, się z tego systemu korzysta. Ale bez względu na to, bo tutaj są odrobinę takie niejasności i niezrozumienie tego tematu, oczywiście nie przez wszystkich, bez względu na to, jaki system jest zamontowany na lotnisku, czy jest to system kategorii drugiej, trzeciej, a to jest ciągle ILS, czyli na przykład w trzeciej, jak większość może tych bardziej siedzących w temacie wie, można lądować automatycznie. Nie oznacza to, że na przykład w Warszawie, ponieważ jest kategoria trzecia C, trzecia na pasie 3-3, te lądowania w dobrej widzialności wykonuje się automatycznie. Jak wspomniałem w materiale Autolandzie, automatycznie lądowania wykonuje się bardzo, ale to bardzo rzadko, ponieważ trzeba jeszcze spełnić dodatkowe wymagania, aby to automatyczne lądowanie przeprowadzić. Tak więc w takich normalnych warunkach widzialności ten samolot podąża za tym sygnałem ILS do pewnego miejsca, do pewnego punktu na ścieżce schodzenia i autopilot jest rozłączany i pilot ląduje manualnie, wcześniej lub później, w zależności od potrzeb i tak dalej. Historia tego systemu jest dość długa, mianowicie sięga roku 1938, jak wyczytałem. Wtedy to wykonano pierwsze lądowanie w systemie ILS. 1938, czyli 80 lat temu. Nie wymyślono nic lepszego, jak widać, od tamtej pory, czyli przez te 80 lat ten system był wprawdzie udoskonalony. Coraz lepsze, coraz bardziej niezawodne nadajniki, coraz bardziej precyzyjne anteny, ale zasada działania pozostała taka sama. W późniejszym terminie, czyli też bardzo dawno, bo w roku 68, czyli 50 lat temu, już certyfikowano samoloty do kategorii trzeciej ILS, czyli umożliwiające automatyczne lądowanie. Jak widać, automatyczne lądowanie także jest dość wiekowym zagadnieniem
I jak widać, radzono sobie bez tych wszystkich zaawansowanych komputerów, jakie mamy w tej chwili. Wtedy, jaki raz, w tej chwili, jak i dzisiaj. Pokrótce, z czego składa się system ILS? Jakby ta podstawa jego jest bardzo prosta konstrukcyjnie, co nie znaczy tania, bo oczywiście w lotnictwie wszystko jest drogie. Mianowicie są to dwie anteny, które umieszczone na jedna na końcu pasa, tego na którym lądujemy, i ona promieniuje wiązkę sygnału radiowego wzdłuż pasa w kierunku, z którego podchodzi samolot do lądowania. I ta wiązka, systemy odbiorcze w samolocie, odbiorniki odpowiednio analizują ten sygnał z tej wiązki radiowej i sygnału radiowego i wiedzą, przekazują taką informację przed pilota i do systemów automatycznych, autopilota, czy samolot jest z prawej, czy z lewej strony tej ścieżki podejścia. Odpowiednio graficznie przedstawiają, jak powiedziałem, i przesyłają do systemów autopilota. I drugi nadajnik radiowy z antenami jest umieszczony w miejscu przyziemienia na pasie. Oczywiście nie na samym pasie, no bo tam samoloty muszą lądować, tylko obok pasa są takie anteny, które promieniują wiązką sygnału radiowego pod odpowiednim kątem. Ten kąt się może zmieniać, o czym później przy omawianiu konkretnych kart podejścia i konkretnych systemów ILS zamontowanych na lotniskach. Standardowo jest to 3 stopnie, czyli ta wiązka jest odchylona od ziemi o 3 stopnie. I znowu systemy odbiorcze w samolocie odbierają ten sygnał radiowy, odpowiednio go analizując, i przedstawiają przed pilotem informacje albo wysyłają do systemów autopilota, czy samolot jest powyżej, czy poniżej tej właściwej, prawidłowej ścieżki schodzenia. I tak do samego końca ten samolot podąża za tym sygnałem radiowym, aż do przyziemienia. Ponieważ my w lotnictwie wszystko lubimy kontrolować ze względu na bezpieczeństwo, prawda? Więc wymyślono także systemy, z których się korzysta na co dzień w operacjach, które umożliwiają sprawdzenie dodatkowe, czy samolot jest na tej właściwej ścieżce podejścia. I wcześniej, aczkolwiek w tej chwili ciągle się to gdzieś jeszcze spotyka, o tym będzie przy omawianiu kart podejść, były to takie nadajniki radiowe, tak zwane beacony albo markery, które promieniowały wiązki radiowe w górę. I samolot przelatując nad tymi wiązkami radiowymi, sygnału radiowego w odpowiednich miejscach, one były maksymalnie 3, zewnętrzny, środkowy i wewnętrzny, taki marker. Załoga, widząc, słysząc, bo ten sygnał był odpowiednio modulowany, nadawał takie pip, pip, pip albo bup, 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 w zależności od tego, który marker, to ta wysokość dźwięku była inna. Załoga wiedziała, że w tym momencie jest w takiej, a nie innej odległości od pasa i powinna być na takiej, a nie innej wysokości, i w ten sposób jakby dodatkowo sprawdzała prawidłowość działania systemu ILS. Dodatkowo odbiorniki w samolocie analizowały ten sygnał i wyświetlały taką graficzną informację. Lampki się zapalały dodatkowe. Ja to też pokażę tam na zdjęciach. One ciągle są jeszcze w Boeingu. W Airbusie zostały zastąpione przez taki symbol na wyświetlaczu wyświetlany przed pilotami. Czyli można słyszeć, było w słuchawkach tu pip, pip, pip i lampka się zapalała. I sprawdzaliśmy według karty podejścia, czy jesteśmy na takiej wysokości, na jakiej powinniśmy być. Ale później, jak wspomniałem wcześniej, to w tej chwili jest praktycznie niewykorzystywane. Później ten system został zastąpiony przez ciągły pomiar odległości, przez tak zwany system DME, czyli Distance Measurement Equipment. I to jest taka dodatkowa antena. Ona niekoniecznie jest związana z systemem ILS. Ona może występować także z systemem VOR, o tym tam wspomnę, a także może być jako samodzielny nadajnik. I to w zasadzie nie jest nadajnik, to jest nadajnik-odbiornik i drugi komplet nadajnik i odbiornik jest w samolocie. I te urządzenia ze sobą współpracują, wysyłając sygnały jeden do drugiego i na podstawie czasu przebiegu tych sygnałów odbiornik w samolocie wie, jak daleko jest od tej anteny nadajnika. I te systemy zazwyczaj, jeśli są skorelowane z systemem ILS, pokazują odległość 0 na progu pasa. Czyli załoga z kolei, odczytując ten właśnie sygnał wyświetlany, przepraszam, tą odległość wyświetlaną na wyświetlaczach, porównując z tabelką taką na kartach podejść, może sprawdzić na tej podstawie, czy ten system ILS pracuje prawidłowo. Czyli na przykład w odległości 5 mil, bo jak wiecie, zazwyczaj stosuje się u nas anglosaskie jednostki, mamy być na wysokości, załóżmy, 2000 stóp nad poziomem morza i odczytujemy tą wysokość z naszych
wysokościomierzy barometrycznych. Jakby następną bardzo mocno, bardzo istotną częścią systemu ALS są światła podejścia. To są bardzo rozbudowane systemy świateł, w zależności oczywiście od wersji, od tego ALS-a, od kategorii, jak daleko ten ALS jest możliwy, znaczy jest umożliwia doprowadzenie, bo im wyższa kategoria, to tym do niższej wysokości możemy tym samolotem zejść, korzystając z wskazań systemu ALS i tym te światła się będą różnić w zależności od kategorii. Oczywiście są standardy amerykańskie, wojskowe, europejskie, całe multum jest tych świateł. One są bardzo istotne dlatego, że pierwsze, co zobaczymy, bez względu na to, czy jest noc, czy dzień, podchodząc do lądowania, to właśnie światła podejścia, a nie pas, jak to często jest mylone przez niektóre osoby. Nie mamy obowiązku i nie mamy możliwości zobaczenia pasa samego, ponieważ na przykład w kategorii pierwszej lądując, gdzie wysokość decyzji, czyli ta wysokość, na której musimy zobaczyć światła podejścia, to jest 60 metrów, my jesteśmy 1,2 km od pasa, czyli gdzie przy kategorii pierwszej możemy to robić przy widzialności 550 metrów, my nawet nie jesteśmy w połowie, znaczy pas jest dwa razy dalej od nas niż widzialność, jaka jest w tej chwili wzdłuż tych świateł podejścia. Tak więc bardzo istotne jest jakby uzmysłowić sobie to, że przy podchodzeniu do lądowania, i to w zasadzie nie tylko przy systemie ALS, ale także przy systemach nieprecyzyjnych, musimy zobaczyć światła podejścia i one są bardzo istotnym elementem tego całego systemu lądowania, czy to ALS, czy innego. No i teraz przedstawię to graficznie na podstawie kilku grafik i jednego ciekawego materiału, który znalazłem z lotniska w Duszambe, gdzie właśnie montowano system ALS. I tutaj pokrótce na kilku grafikach chciałbym przedstawić, jak wygląda to, o czym mówiłem. Tutaj mamy takie graficzne przedstawienie całego systemu, czyli to fioletowe tutaj to jest płaszczyzna ziemi, czerwone czy też różowe to jest płaszczyzna ścieżki podejścia, po której samolot schodzi do lądowania, a to zielone to jest płaszczyzna lokalizera, czyli tej anteny nadającej sygnał mówiący nam o tym, czy jesteśmy z prawej czy z lewej strony pasa. A tutaj tak jak to, tutaj jest to przedstawione, jak to wygląda jakby bardziej szczegółowo, czyli każda z tych wiązek, zarówno lokalizera, jak i glide slope'a, czyli ścieżki, to składa się z dwóch tak naprawdę wiązek odchylonych o odpowiedni kąt, od tej osi głównej w przypadku lokalizera, czyli od osi pasa i od tej płaszczyzny podejścia do lądowania nominalnej. Jak widać są dwie wiązki, jedna do góry, jedna w dół. Tutaj jedna w prawo, druga w lewo. One się różnią modulacją, czyli tym sygnałem, jaki jest nadawany na tej częstotliwości. I system analizując w samolocie ten sygnał całkowity z anteny lokalizera, po tym czy tej modulacji o częstotliwości 90 Hz jest więcej, czy 150 Hz jest więcej, jest w stanie stwierdzić, czy jesteśmy z lewej czy z prawej strony pasa. Jeśli te sygnały są wyrównane, czyli 90 Hz i 150 Hz jest o tej samej wartości odbierany sygnał, no to znaczy, że jesteśmy na osi pasa. I analogicznie tutaj z systemem glide slope'a, czyli ścieżki podejścia, jeśli sygnał o modulacji 90 Hz jest więcej, to znaczy, że jesteśmy powyżej, a jeśli sygnał o modulacji 150 Hz jest więcej, to jesteśmy poniżej ścieżki prawidłowej podejścia. Tu jest też zaznaczone, jak to wygląda w praktyce, gdzie te anteny są. One są około 1000 fitów, czy 300 metrów od osi pasa. Od progu pasa, tu jest próg pasa, tu jest umiejscowienie anten. To może być też więcej, około 400 metrów na dłuższych pasach. A standardowo ta ścieżka podejścia jest tak ułożona pod takim kątem, że próg pasa samolot mija na wysokości 50 stóp. A tutaj są te markery, beacony, o których wspominałem wcześniej, czyli samolot przelatując nad takim markerem w tym miejscu, jakby odbiera sygnał z tego markera i pilot na podstawie odczytu tych pikania i czasami tej lampki, która się zapala, wie, że jest w takim, a nie innym miejscu i powinien być na takiej, a nie innej wysokości. I tych markerów może być 3, tutaj są akurat 2 zaznaczone, zewnętrzny i wewnętrzny. I jak widać, im ten wewnętrzny jest bliżej pasa i ten, przepraszam, środkowy, to jest środkowy, nie wewnętrzny, jest bliżej pasa, jeszcze jest czasami wewnętrzny stosowany.
A tutaj taka ciekawostka właśnie odnośnie tych fałszywych sygnałów glide slopa, czyli ścieżki. One mogą się pojawić ze względu na odbicie od ziemi. Ich może być kilka i samolot może przechwycić taki niewłaściwy sygnał i dlatego właśnie się robi sprawdzenie, między innymi tego, czy w określonej odległości od progu pasa, tu jest próg pasa, załóżmy tu w tym miejscu, powinniśmy mieć taką, a nie inną wysokość, jaka jest, odpowiada standardowej ścieżce podejścia 3-procentowej, jak tu widać. I tutaj już ten materiał z lotniska w Duszanbe, się mi się przewinęło, jak montowali system ILS. Jest to ładnie wszystko tam opisane w języku angielskim. Jak ktoś był zainteresowany, to bardzo łatwo znaleźć na internecie. Tutaj widać system świateł podejścia. Tam jest w tyle, w oddali antena lokalizera. Tu jest antena glide slopa, czyli ścieżki z boku pasa, jak wspominałem. I taka mała antenka w tym miejscu monitorująca działanie całego systemu. I tutaj widać, jak to montowano. Są też ciekawe zdjęcia. O, tu jest to umiejscowienie, o którym wspominałem. Lokalizer jest tutaj na końcu pasa. Tu z tej strony się podchodzi. Tu są światła podejścia zaznaczone. Tu jest antena glide slopa i DME, czyli tego systemu służącego do pomiaru odległości od progu pasa. I tutaj widać same anteny. Jak widać, one są bardzo duże, ponieważ patrząc na nie z dużej odległości wydają się malutkie, a w rzeczywistości są całkiem pokaźnych rozmiarów. Tu jest cały system anten lokalizera, tu jest ta wieża z antenami glide slopa i ta mała wieżyczka z anteną monitorującą działanie całego systemu i jeszcze kilka innych zdjęć. Bardzo ciekawy materiał, proponuję zapoznać się, jeśli ktoś był zainteresowany, także o światłach, ile sztuk jakiego typu zastosowano i o generatorach zasilania awaryjnego, bo jak sobie można wyobrazić, system musi być niezależny od zasilania zewnętrznego w przypadku awarii. To było pokrótce na temat tej naziemnej części systemu ILS. A w tej chwili postaram się omówić to, co mamy na samolotach, czyli jak można się domyślić, odbiorniki systemu ILS i te odbiorniko-nadajniki, transceivery systemu DME i także odbiorniki sygnału markerów, o których wspominałem. Oczywiście na naszych samolotach komunikacyjnych, jak wielokrotnie wspomniałem, wszystko jest zdublowane, w związku z tym mamy też dwa takie odbiorniki systemu ILS, dwa te systemu DME i markery, a właściwie chyba nie jest wymienione, ja sobie w tej chwili nie przypominam, ale jest jeden odbiornik systemu tego beaconów, czyli tych radiolatarni takich promieniujących w górę, pokazujących nam, w jakiej odległości od pasa jesteśmy, oznaczających miejsca. Taka ciekawostka, mianowicie ten system ILS, jeśli jest skorelowany z systemem DME, to one są w odpowiednich, łączone jakby w pary częstotliwości, czyli my nie musimy stroić osobno systemu ILS, a osobno systemu DME, jeśli ten system DME jest skorelowany z systemem ILS. Stroi się jedną częstotliwość, konkretnie lokalizera i do częstotliwości lokalizera są przypisane częstotliwości ścieżki glide slopa, jak i tego systemu DME, czyli mierzącego odległość od pasa. Jeszcze taka ciekawostka, że te systemy, ponieważ ilość kanałów jest ograniczona, 40, można sobie wyobrazić, że w niedalekiej odległości od siebie będą dwa lotniska z dwoma pasami podejścia, wyposażone w ILS-y pracujące na takiej samej częstotliwości. Nawet w Polsce są systemy pracujące ILS na takiej samej częstotliwości, na różnych lotniskach i teraz musi być jakaś możliwość identyfikacji tego po nastrojeniu tego systemu ILS, tego czy odbieramy właśnie ten właściwy, na który chcemy, z którego chcemy korzystać, powiązany z tym pasem, na którym chcemy wylądować. I to jest rozwiązane w bardzo prosty sposób znowu, ponieważ jest nadawany na tej częstotliwości dodatkowy sygnał taki dźwiękowy w formie kodów Morsa, czyli pip, 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 pip i tak dalej. My nie musimy nawet znać tych kodów, tak, ponieważ mało kto to pamięta w tej chwili. Jest na karcie podejść ten sygnał jakby graficznie narysowany i możemy sobie odsłuchać, czy to jest kropka, kreska, kropka, kreska i tak dalej i zobaczyć na tej podstawie, czy odbieramy ten właściwy system, ten właściwy nadajnik systemu ILS. Tam jeszcze jest tak, że się różni ton od systemu ILS, od tonu do od systemu DME. Dodatkowo, na przykład na Airbusie 320, system samolotu, te odbiorniki, same analizują ten kod Morsa i już przedstawiają nam na wyświetlaczu
odpowiednią nazwę, czyli to zazwyczaj jest 3 litery, może być więcej, 4 do 5 chyba, czyli jakby już ten system sam nam wyświetla, powyżej częstotliwości będzie to widoczne, już nazwę tego systemu ILS i sprawdzamy, czy to się zgadza z tym, co mamy na karcie podejścia, czy jakby kierujemy się na właściwy nadajnik radiowy, co za tym idzie na właściwy pas. No i teraz przedstawię tutaj parę takich przykładowych grafik z przyrządów samolotu. To są takie, to jest tak, obraz takiego podstawowego przyrządu, który służy tylko i wyłącznie do wskazań z systemu ILS, gdzie ta pozioma kreska odpowiada pozycji względem ścieżki podejścia prawidłowej, czyli jak tutaj widać jesteśmy poniżej, a ta pionowa kreska odpowiada pozycji względem osi pasa, czyli tutaj jesteśmy z prawej strony osi pasa. A na następnym obrazku widzimy takie inne położenia, 4, gdzie na środku jesteśmy na osi pasa i na właściwej ścieżce podejścia i ta kreseczka jest jedna i druga jakby na środku tego przyrządu, a tutaj w tym przypadku po lewej górnej, w lewej górnej części jesteśmy, jak widać, z lewej strony osi pasa i powyżej. I analogicznie na tych trzech pozostałych, w tym przypadku jesteśmy z prawej strony osi pasa i powyżej, poniżej i z prawej i poniżej i z lewej. Ale my mamy troszeczkę inne zobrazowanie na swoich przyrządach, zaraz to pokażę. Tutaj są te markery, czyli beacony, zobrazowane w postaci tych lampek, o których wspominałem. To jest Boeinga 737 Classic, czyli są 3 lampki odpowiadające 3 różnym beaconom, zewnętrzny, środkowy, wewnętrzny. Tutaj można regulować ich jasność. W nowszych Boeingach 737 NG to już jest są tam wyświetlacze takie zespolone, na których sygnał markerów jest prezentowany tutaj w postaci tego kółeczka i oznaczenia middle marker i środkowy, na przykład outer marker będzie zewnętrzny. Podobnie to wygląda w Airbusie 320, ale znajduje się tutaj w tym miejscu na dole w rogu. I tutaj system ILS jest prezentowany, czyli ścieżka tutaj i oś pasa, czyli localizer, tutaj w postaci takich rombów, a nie kresek. Jak widać, te kreski tutaj są także, ale one są z systemu Flight Directora, ale to nie na ten odcinek. I podobnie to wygląda w Airbusie, tylko że tutaj jesteśmy na tym, w tym konkretnym przypadku bardzo daleko od osi pasa i ten rombik się zmienia w taką strzałeczkę i bardzo dużo powyżej ścieżki podejścia i też rombik się zmienia w taką strzałeczkę. Jesteśmy z prawej strony osi pasa. Tutaj. I tutaj w lewym dolnym rogu widać wskazania te, o których powiedziałem wcześniej, że Airbus dekoduje jakby ten sygnał Morsa i przedstawia w postaci już literowej nazwę konkretnego nadajnika ILS, do którego jesteśmy zastrojeni, czyli w tym przypadku India Mike Echo Delta i możemy to sprawdzić z kartą podejścia, gdzie to jest oznaczone. A tutaj jest jego częstotliwość 1,1,1 w MHz i odległość od progu pasa z systemu DME 57 mil. I tutaj system Flight Directora ma postać zielonych kreseczek, jak widać. To jest takie zdjęcie, które pokazuje, że możemy odpowiednio ustawiając wyświetlacze przed pilotem w przypadku Airbusa 320, tutaj konkretnie mieć, to jest akurat od strony kapitana, wskazania z obydwu systemów ILS. Ponieważ jak wspomniałem, są 2 odbiorniki na pokładzie i tutaj jest oznaczone, że po prawej stronie na wyświetlaczu tym ND tak zwanym mamy wskazania systemu od strony pierwszego oficera, a tutaj na tym głównym naszym wyświetlaczu mamy od strony kapitana. Tutaj jak widać też również jest strzałeczka, ponieważ jesteśmy daleko z prawej strony od osi pasa, a tutaj oś pasa jest prezentowana w postaci takiej kreseczki, tak jak na tych starszych przyrządach. Tu jest taki miks, jak widać, ponieważ localizer, czyli odchylenie od osi pasa jest w postaci kreseczki, a glide slope w postaci takiego tego rombika, jak na poprzednich zdjęciach tutaj z prawej strony. I możemy jakby tutaj mieć, tak jak powiedziałem, wgląd na obydwa systemy ILS zamontowane w samolocie. Tutaj jest prezentacja za pomocą takiego wyświetlacza HUD przeźroczystego, przez który jakby patrząc widzimy to, co jest przed samolotem, nie musimy sięgać wzrokiem w dół do przyrządów. Jest to montowane na niektórych samolotach i wygląda to, jak widzicie, bardzo podobnie. Tu jest też ta strzałeczka w tym przypadku, która pokazuje nam, czy jesteśmy na ścieżce, czy nie.
i reszta wskazań. A tak wygląda ten panel, na którym sobie możemy posłuchać tych kodów Morsa, które są nadawane przez poszczególne systemy radiowe. Tu jak w przypadku ILS-a, kręcąc tą gałeczką, można sobie zwiększyć głośność i posłuchać tego właśnie sygnału Morsa i innych systemów także. Tu są te markery, czyli beacony, VOR, MLS, jeśli jest zainstalowane, czy ADF. Tak to wygląda w kokpicie, oczywiście w skrócie, ponieważ to może mieć jeszcze inne formy, tego jest bardzo dużo, ale kilka przykładowych pokazałem. Dobrze, teraz powiedzmy sobie, podsumujmy jakby ten temat o zaletach i wadach tego systemu ILS. Zalety systemu ILS, jak wspomniałem, jest prosta konstrukcja, niezastąpiona od wielu lat, 80 jak wspomniałem, co czyni ten system jakby też niezawodnym. Następną jakby zaletą tego jest to łatwość monitorowania. Ja wspominałem tam o tych antenach monitorujących. Ponieważ system ILS jest ciągle monitorowany, czy pracuje prawidłowo przez taki niezależny odbiornik i w momencie, kiedy ten odbiornik wykryje jakieś nieprawidłowości, to system ILS jest wyłączany i wtedy my w samolocie wiemy o tym, że ponieważ znika nam sygnał, wiemy o tym, że coś jest nie tak i jeśli nie widzimy tego pasa, to musimy odejść na drugi krąg, ponieważ kontynuowanie jest niebezpieczne oczywiście. I tutaj taka ciekawostka, im wyższa kategoria, czyli im ten system ILS może doprowadzać do niższej wysokości, tym ten czas reakcji na nieprawidłowe jego działanie jest krótszy. O ile przy kategorii pierwszej, z tego co wyczytałem, to jest 10 sekund, o tyle przy kategorii trzeciej to już jest tylko 2 sekundy. Czyli jeśli ten odbiornik wykryje nieprawidłowość w sygnale przez więcej jak 2 sekundy, musi ten sygnał ILS-a wyłączyć. Ale największą zaletą systemu ILS jest to, że jest on fizycznie przywiązany do danego punktu. Czyli ta antena nadawcza jedna i druga, zarówno lokalizera, jak i ścieżki, jest w konkretnym miejscu postawiona i tam jest. Co czyni ten system bardzo odpornym na jakieś na przykład błędy w obsłudze, czyli na przykład złe ustawienie radiowysokościomierzy, prawda? Zła kalibracja wysokościomierza, nawet jeśli piloci nie będą tego monitorować, nie powoduje tego, że samolot wyląduje w innym miejscu. Tak jak to ma w systemach na przykład tych nieprecyzyjnych miejsce. Ponieważ samolot po prostu będzie podążał za tym sygnałem radiowym, który jest wysyłany z konkretnego punktu na ziemi i w ogóle dla samolotu i dla pilota, jeśli nie patrzy na tę wysokościomierz, najistotniejszą informacją będzie to, czy tam podąża za tymi wskaźnikami, które było widać na zdjęciach tam odnośnie wskazań. Tak więc bez względu na to, co się ustawi, ten samolot doleci do tego miejsca, gdzie ma dolecieć. To jest bardzo duża zaleta tego systemu ILS. Wady. No wiadomo, że jak można sobie wyobrazić, ten sygnał się nie może odchylić gdzieś tam, jak już zostanie wysłany, ten radiowy. W związku z czym system ILS umożliwia doprowadzanie tylko do lądowania po prostej. A czasami chciałoby się, ponieważ na przykład jest góra gdzieś tam na podejściu, aby ten samolot jakieś półkole wykonał. To było możliwe za pomocą systemu Micro Wave Landing System. Ale on w tej chwili nie jest już w użyciu. Takie sprzeczne informacje znalazłem, że gdzieś tam go jednak używają, ale za chwilę gdzieś tam było napisane, że nie, że używali. Także był taki system Micro Wave Landing System, ale on się nie przyjął. I on umożliwiał właśnie, on był na mikrofalach oparty, umożliwiał właśnie lądowanie, doprowadzanie samolotów po na przykład łuku. Wpływ przeszkód jest bardzo istotny. Nie tylko przeszkód, nienaturalnych, jak i na przykład gór, ponieważ te sygnały radiowe się mogą odbijać, prawda, od tych przeszkód. I tutaj na przykład była taka sytuacja z pasem 3-3 w Warszawie, gdzie tam linia kolejowa przebiegała zaraz na początku i ten sygnał ILS się odbijał od tych pociągów, które przejeżdżały i powodowało to jakieś fluktuacje tego sygnału, jego wahania. Dlatego chyba teraz w tej chwili przesunięto ten pas, ten punkt przyziemienia dalej w głąb pasa, aby oddalić te anteny glidesloopa, prawda, od tych pociągów, które tam przejeżdżają. Ale nie tylko, bo może się odbijać od gór. I za chwilę pokażę karty podejść, na których to jest nawet opisane. I ten sygnał taki odbity od gór też może spowodować, że te samoloty będą podążać nie w tym kierunku, w którym powinny, ale to jest wtedy, jeśli występuje opisane i my wiemy, że się możemy tego spodziewać i wtedy się ten system ILS załącza odpowiednio później, śledzenie tej wiązki, aby właśnie pozbyć się tych
niewłaściwych odbitych wiązek, wpływu tych niewłaściwych odbitych wiązek radiowych. No i o czym wspomniałem tam przy omówieniu sygnału samego, jest możliwość właśnie przechwycenia tej odbitej, nie tej właściwej ścieżki podejścia, tylko tej odbitej od ziemi, która jest dwa razy większa na przykład, albo trzy razy większa i wtedy ma się dużo bardziej strome schodzenie do tego lądowania i dlatego właśnie my zrobimy to sprawdzenie, bo wiadomo, jeśli będziemy tak stromo schodzić, pomijając już to, że mamy nienaturalnie wysoką prędkość opadania, to nie będzie nam się zgadzać według tabelki te odległości i wysokości, prawda? Bo te wysokości będą dwa razy większe. No i teraz pokażę parę kart podejść interesujących. I tutaj mamy Warszawę. Zacznijmy od Warszawy, od naszego podwórka ILS do pasa 3-3. Ja wspomnę tylko o informacjach istotnych z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, ponieważ jak widać tych informacji jest bardzo dużo na takiej karcie podejścia. Tutaj mamy w górnym lewym rogu informacje o tym, że ILS jest połączony z systemem DME i częstotliwość lokalizera. Ustawiamy tylko tą częstotliwość, reszta jest jakby połączona, czyli DME i GlideStop z tą częstotliwością w odpowiednich zestawach i identyfikator Whisky Alpha, który nam się pojawi tam w dolnym lewym rogu na wyświetlaczu w Airbusie, a tu jest jego prezentacja w kodzie Morsa w tym miejscu, o czym wspominałem. Nie trzeba pamiętać kodu Morsa, tu jest to zaprezentowane, czyli to jest kropka, dwie kreski, kropka, kreska i takie coś sobie możemy odsłuchać przez słuchawki czy też głośnik w samolocie. I w ten sposób zidentyfikować, że chodzi nam, że jest to ten konkretny ILS, do którego chcemy być w tym momencie dostrojeni. W prawym dolnym rogu jest informacja na temat świateł podejścia, jakie są i krótka informacja o pasie, jaki jest długi, jaki szeroki i obok jest ta tabelka, w której sprawdzamy wskazania wysokościomierza w konkretnych odległościach od progu pasa odczytywanych z systemu DME, czyli DME 6 mil oznacza wysokość 2270 stóp odczytaną z wysokościomierza barometrycznego. I po środku tutaj widać tą tabelkę z profilem pionowym, gdzie jest zaznaczona graficznie ta ścieżka podejścia, w tym przypadku 3-stopniowa, standardowa w postaci takiego stożka. I po lewej jest tutaj też opisane tekstowo, jaka jest procedura w przypadku odejścia na drugi krąg, która jest tutaj oznaczona za pomocą tej linii przerywanej. I tabelka z minimami, które oczywiście się różnią w zależności od tego, jaka kategoria, w tym przypadku też różnią się w zależności od tego, czy samolot jest w stanie osiągnąć taki, a nie inny gradient, czyli jakby stromość odejścia na drugi krąg. Jest to podzielone 2,5% i 3%. W przypadku kategorii pierwszej wysokość podawana w stopach nad średnim poziomem morza barometrycznego, z barometrycznego wysokościomierza, a radiowysokościomierz, czyli mierzący wysokość nad samolotu, nad terenem. W przypadku kategoriach wyższych, tak jak tutaj od kategorii drugiej, jest RA, jak widać 106 albo 128 w zależności od tego gradientu odejścia na drugi krąg. I w kategorii trzeciej alfa nie ma już wysokości podanych, bo one bardzo mocno zależą od typu samolotu, certyfikacji firmy, a nawet potrafią się różnić pomiędzy konkretnymi egzemplarzami samolotu i to już jakby piloci i linia określa, do jakich minimów schodzimy. Czyli minimów to oznacza wysokość minimalną, do której możemy zejść i musimy zobaczyć światła podejścia, mówiąc w skrócie. Załoga określa w przypadku kategorii trzeciej, a nie ta tabelka, którą tu widzimy. I ILS do pasa 1.1 w Warszawie różni się głównie tym, że nie ma kategorii trzeciej. Jak tu widać, kończy się jego najwyższą kategorię, ma kategorię drugą. I to można tutaj w tej tabelce zobaczyć. Oczywiście reszta jest praktycznie taka sama. Troszeczkę dalej teraz pójdźmy do Marsylii. To podejście postanowiłem pokazać dlatego, że tu jest niestandardowa ścieżka podejścia do pasa 3.1 prawego. Jest to 4-stopniowa ścieżka i nie ma świateł podejścia, żeby było ciekawiej. A co za tym idzie? Minima, jak widać, są znacznie wyższe. O ile w Warszawie, wróćmy się na chwilę, jeśli chodzi o widzialność, było to, czyli to jest to tutaj na dole 550 metrów, prawda? Przy kategorii pierwszej, o tyle w tej Marsylii też jest kategoria pierwsza, ILS DME. I tam jest 1400 metrów, czyli 2,5 raza więcej, ponieważ nie ma świateł podejścia, więc wiadomo, że na tych minimach,
które mamy, musimy już zobaczyć pas, prawda? I tutaj też mamy informację, że Word EMI jest required, czyli wymagany, także profil. Poza tym ta karta się nie różni za bardzo od poprzednich. I idźmy dalej, a nawet bardzo daleko, do Buenos Aires. To postanowiłem pokazać dlatego, że to jest to jedyne znane mi ostatnio, na jakim operowałem lotnisko, w którym ciągle się stosuje te markery, czyli beacony. One są tutaj zaznaczane tymi stożkami, widzimy, promieniującymi w górę. I one faktycznie tam działały, pojawiała się informacja zarówno graficzna na ekranie, jak i można było posłuchać tego pikania w słuchawkach, czy też w głośniku. I dlatego postanowiłem to pokazać. I dalej trochę bardziej, no również egzotycznie, ale blisko, czyli to jest Islandia, gdzie mieliśmy lotnisko zapasowe na Akureyri. Tutaj są aż dwa systemy ILS, w tym, że jeden jest niepełny, o czym za chwilę. Ten jest bardzo ciekawy, ponieważ on ma aż 5,3 stopnia ścieżkę schodzenia, jak tutaj widać. Bardzo stroma, oczywiście jest to tylko kategoria pierwsza, ma tam też jakieś światła. Ale z racji tej stromej ścieżki podejścia te minima tam są również podwyższone, jak tutaj widać 313 dokładnie stóp nad poziomem progu pasa i 700 metrów widzialności. Jest to podejście w zasadzie do wykonania chyba tylko na samolotach turbośmigłowych, samoloty odrzutowe po prostu nie są w stanie trzymać takiej ścieżki schodzenia nawet silnikami na mocy biegu jałowego, ponieważ będą się rozpędzać. A tutaj drugie podejście, ponieważ tamto jest, jak wspomniałem, do samolotów turbośmigłowych, aby samoloty odrzutowe mogły lądować także na tym lotnisku, to stworzono takie podejście, które jest pozbawione tego nadajnika ścieżki podejścia. Ono się nazywa Localizer i ono jest podzielone, ono jest na dwóch kartach. Pierwsze jest takie Initial Approach, jak tu jest napisane, i później już właściwe podejście finalne jest na drugiej karcie, gdzie są podane także minima, prawda? Tu jest taka ciekawostka, to jest podejście wspomagane radarową kontrolą, czyli musimy tutaj komunikować się z personelem naziemnym, z kontrolą ruchu lotniczego, który ewentualnie będzie nam dawał jakieś korekty co do naszej trajektorii lotu. I tu jest taka informacja, że do pewnego momentu oni nas tylko monitorują, tu jest napisane, a z kolei dalej od 4,7 mili od progu pasa India Eco Yankee, tutaj mamy na górze zaznaczone, już jest to wektorowanie, czyli wskazówki konkretne tego kontrolera odnośnie naszej pozycji. Tu jest też także dużo informacji odnośnie tego na tych kartach, że właśnie jak wcześniej wspomniałem, ponieważ jak widać tu są bardzo wysokie góry, dookoła schodzi się taką doliną i ten sygnał ALS lokalizera w tym przypadku się odbija od tych gór i daje nam złe wskazania i o tym informacja jest tutaj, że expect locked, czyli localizer fluctuation outside, jakiś tam zakres jest podany i należy na to uważać. A tu jest na przykład w tej tabelce napisane, że w ogóle nie należy używać, kierować się wskazaniami lokalizera powyżej 10 stopni odchylenia od kursu podejścia. No, taka ciekawostka. I tutaj to finalne podejście już takie w zbliżeniu jakby, prawda, aby mieć taki bardziej precyzyjny obraz na tą okolicę, po której nam się jest dane poruszać i oczywiście też tabelka na dole, w dolnym prawym rogu, informacja o światłach. No to by było na tyle, w skrócie. No i jak widać było, są różne rodzaje, w zależności od terenu, od zapotrzebowania tych podejść ILS. Oczywiście tutaj nie będę rozwijał tematu Autolandu, bo on jest rozwinięty w materiale Autolandzie, ale jak można sobie wyobrazić, system w przypadku tych wyższych kategorii umożliwiających lądowanie w systemie automatycznym, czyli od kategorii drugiej wzwyż, bo w kategorii drugiej zazwyczaj ląduje się automatycznie w tym Autolandzie, ale nie jest to wymagane. Kategoria druga umożliwia lądowanie także manualne. Od kategorii trzeciej jest wymagane lądowanie w automacie tak zwanym. No bo jak wspomniałem w tamtym odcinku i teraz tylko to podsumuję, wtedy trzeba spełnić dodatkowe warunki, przestrzeń, gdzie te fale radiowe się rozchodzą od pasa, prawda, musi być niezakłócona, czyli samoloty nie mogą podjeżdżać zbyt blisko pasa, oczekujące na przykład na start, czy przejeżdżające przez pas,
Oczywiście ukształtowanie terenu, no ale to jakby już takie ogólne wymagania i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka taka tylko jeszcze na koniec, bo wspominałem o światłach podejścia. Jeśli chodzi o te kategorie wyższe, które umożliwiają schodzenie coraz niżej, coraz bliżej pasa, to nadmienię, że przy kategorii na przykład trzeciej Bravo, gdzie możemy zejść praktycznie już do samego pasa, bez wysokości decyzji to jest, i nawet w niektórych przypadkach, w zależności od certyfikacji linii czy samolotu, nie jest wymagane, żeby widzieć światło podejścia przed samym przyziemieniem, no to wtedy te światła podejścia, które są przed pasem, bo nad progiem pasa mamy 50 stóp, więc to jest miejsce, w którym powiedzmy maksymalnie te 50 stóp może być wyznaczone jako to miejsce, w którym mamy zobaczyć światła podejścia, ale my wcześniej tych światła podejścia nie zobaczymy, bo nie ma takiej możliwości, dlatego że jest tak gęsta mgła. To taka ciekawostka, tylko że wtedy te światła w przypadku operacji tak wymagających jak kategoria trzecia Bravo, te światła podejścia, które są kilometr od pasa, mogą po prostu być zepsute. I całkowicie legalnie można wykonywać te operacje lądowania, ponieważ jakby i tak nie oczekuje się, że te światła zobaczymy tak wcześnie. Dobrze, mam nadzieję, że w miarę w przejrzysty sposób to wyjaśniłem, co to jest ten ILS, do czego służy i jak się z niego korzysta. A następny film będzie o samym już lądowaniu ILS wykonanym na Airbusie 320 z widokiem na przyrządy, gdzie w postaci komentarza postaram się również parę rzeczy omówić. Dziękuję bardzo i zapraszam na kanał do oglądania następnych filmów, jak i sugeruję, jak w ostatnim materiale, przejrzenie, zapoznanie się z zawartością kanału Turbulencja z poprzednich odcinków. Do zobaczenia.